Dobry wieczór, dzień dobry. Pomyślałem sobie, że skoro jesteśmy tutaj już w tym Ubuntu Studio 20.10, niby zeszłoroczna wersja październikowa, która przez 9 miesięcy będzie łatana i wspomagana, ale podobno są plany, żeby właśnie rozwijać tą wersję opartą na KDE. Czy to jest dobrze, jeżeli będzie kontynuowana wersja XXFLC, czy jak to tam się nazywa? To byłoby świetnie, no ale zobaczymy. Są tutaj, no już mówiłem, że wygląda to bardzo ładnie, są posegregowane te rzeczy. W wersji live otwiera się to powiedzmy w miarę szybko. I tutaj mamy 1.22. O, to nawet nie zauważyłem, że jest to taka bieżąca wersja. Także mamy tą. Jak to wygląda? Pięknie. Tutaj. Tak. Także możemy sobie tutaj muzyczkę robić, jeżeli chodzi o takie podręczne programy, to można sobie wrzucić tu na panel w ten sposób, że co byśmy tutaj chcieli mieć jeszcze? No, powiedzmy, że Firefox to prawy klik i add to panel. O, i dało nam tutaj. I to jest wersja 81. W tej chwili mamy 85. Teoretycznie obleci, ale lepiej mieć bieżącą. Config desktop. Możemy sobie zmienić tapetkę. Niby takie są standardowe. Te jeszcze nie mieliśmy. Spróbujemy. Apply. O, i mamy taką. A, tu jakiś lasek jest niby. Bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o aplikacje, na przykład w audio, tutaj mamy następne Audio Utilities, Carla, Control, QJack Control. To trzeba najpierw to dać. I tutaj sobie skonfigurować przez setup default, czy jakiś tam coś sobie znaleźć. I jak się już ma włączoną Karlę, to tego QJack Control, to wtedy Karla, chociaż ona sama też zdaje się włącza. Nie wiem, czy jak mam teraz ten VocoScreen, to czy mi coś tutaj nie pokiełbasi, no ale zaryzykujemy. Tak wygląda ta Karla.
Tutaj connect, tutaj add plugin jakiś. Się powinny pokazać różne tam pluginy właśnie. Jest tego dużo. Jak się człowiek przewije przez te zawiłości, to jest bardzo ponoć użyteczne narzędzie do nagrywania. No i jest OBS Studio. To jest bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o graficzne programy. Document Scanner, Image, załóżmy, jest takie. Fotografia. Dark Table, Entangle, Gwenview, Rapid Photo Downloader i Digicam. Też do, no to tak jak było powiedziane, do fotografii. Blender, eBook Viewer, Font Forge. Jeżeli się chce sobie fonty jakieś samemu skonstruować albo zmodyfikować jakieś tam istniejące. Także to jest taki zabawny programik. All fonts. Jest widzi, także można sobie to pobawić się. Jeżeli ktoś jest zainteresowany konstrukcją fontów, tutaj jest zatrzęsienie już, no ale rozumiem, że są ludzie, którzy się pasjonują tym. Lubią sobie robić fonty własne. KCB to jest fantastyczny program do nagrywania płyt. DVD. NG to jest do robienia płytek DVD. OBS Studio. Ten Slow MIUI to sobie popatrzyliśmy niedawno na niego. Games to widzieliśmy. Internet. Firefox, KD Connect SMS, to wątpię, czy to będzie działało, ale może. Co jeszcze? Internet Media Playback. Tutaj jest troszkę tego. Ardour to jest nawet nie playback, tylko do taka. A, bo to All Applications. To wrócimy do. No gdzie to? Media Playback to się pokazuje, co jest grane. Media Playback tu. Jednak pokazuje się, że Ardour to jest Media Playback. No niech będzie. To wygląda, że to są po prostu inne rzeczy związane z audio. Z zatrzęsienia. Ja między innymi kryta jest pokazana. Quantum Manager Simple GUI for installing coś to. Nie wiem nawet co to jest. Latency Meter. No i LibreOffice. Calc, Draw, Impress. Różne pluginy. MIDI. Musco, QSynth, Rackarack. Jest ponoć właśnie sporo tych. Jest Synfix Studio do animacji. O, to już widzieliśmy. Kitarix. Myślę, że warto znać to i mieć taką płytkę. Bo po prostu wszystkie takie najprzydatniejsze programy tutaj są.
I wszystko jest jakby pod ręką, no i ładnie wygląda. Co możesz więcej powiedzieć? W razie czego to sobie chyba tutaj można doinstalować jeszcze jakieś, bo tutaj jest właśnie ten Discover. O. Digicam. KTorrent, JCompree, KMoney, Color, Target Package. Update 224. No właśnie, z takimi update'ami to może być tutaj ciekawie, bo jest po prostu dużo tego. No nic. W każdym razie bardzo polecam do sprawdzenia. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do jutra i cześć.